Jest taki samochód, który w karoserii darzymy ogromnym, można powiedzieć, sentymentem. O, to jest dobre słowo. To BMW M8 w wersji coupé. Ponieważ to ten samochód, jako pierwszy i na razie jako ostatni, obejrzał się w liczbie miliona ponad na karoserii. Dlatego chcieliśmy powtórzyć ten sukces i dzisiaj mamy również M8, tylko w trochę innej wersji, takiej bardziej rodzinnej, Gran Coupé. Szybciej! Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. Nie sposób nie zderzyć tego samochodu z BMW M5, którym też jeździliśmy tutaj na Silesia Ringu. Tutaj możecie sobie zobaczyć ten test. A jeździliśmy nie sami, bo mieliśmy pasażerów. A dlaczego nie sposób nie zderzyć? Ponieważ mamy tak naprawdę pod względem technicznym takie same samochody. Mają czworo drzwi, mają bagażniki, mają 4 do 5 miejsc, mają ten sam silnik, tę samą skrzynię biegów, to samo zawieszenie, ten sam napęd X-Drive. Wszystko jest w zasadzie takie samo. Dlaczego zatem mielibyście wybrać M8 zamiast M5? Nie tylko dlatego, że wygląda znacznie ładniej, ponieważ jest smuklejsze, ponieważ jest bardziej finezyjne, ponieważ bardziej wygląda na sportowy samochód niż piątka, ale również dlatego, że dostajecie tutaj więcej samochodów w samochodzie. Wyobraźcie sobie, że M8 jest o 11,5 cm dłuższa od M5. Rozstaw osi ma większy o 4,5 cm. Jest 4 cm szersza, ale jednocześnie jest niższa o 5 cm i ma mniejszy prześwit, o 2 mm dokładnie. Wszystko to oznacza, że mamy niższy środek ciężkości. Mamy zatem większy samochód z niższym środkiem ciężkości, większym rozstawem osi. Niestety przez to wszystko jest również cięższy i to aż o 100 kg od M5. Waży 2070 kg, przez to też zmniejszyła się ładowność. I to jest zła informacja, bo oba auta dopuszczalną masę całkowitą mają taką samą. Do BMW M5 zapakujecie jakieś 545 kg bagażu, a tutaj tylko 445. Bagażnik również jest mniejszy, niestety, i mieści 440 litrów zamiast 530, jeżeli dobrze pamiętam. Nie ma tu żadnych schoweczków pod spodem, za nic nie pociągniecie. Natomiast są składane oparcia tylnych foteli z tego miejsca. Co ciekawe, pociągacie i okej, one się odbezpieczają, ale już musicie pchnąć, żeby to się złożyło. I wówczas macie bagażnika ciutkę więcej, jakbyście chcieli czyjeś zwłoki przewozić. Pytanie brzmi, czy w związku z większym rozstawem osi, wyobraźcie sobie, że on jest prawie taki jak w BMW serii 7 poprzedniej generacji, a auto ma tylko centymetr mniej niż 750i poprzednie. Tu sobie ustawię, o, tak powiedzmy wygodnie jest mi dosyć siedzieć, mam miejsce na nogi i zobaczmy, czy w porównaniu z M5 będzie tutaj więcej miejsca. I to jest ta istotna różnica. W przypadku M8. Na nogi macie dużo więcej miejsca, szczególnie przy tych wyjątkowych, wybitnych, zobaczcie, przynajmniej pod kątem, pod względem wyglądu w fotelach. Ale one są ładne. Tutaj jak siedzi wasza matka, to moglibyście jej robić. Natomiast dobra, wracając do miejsca, to zobaczcie, tutaj sobie wkładam nogi. Ile miejsca mam na kolana? Tu mi ta konsola centralna trochę przeszkadza. Co jest najśmieszniejsze, to jest to wersja pięcioosobowa. Zobaczcie, tutaj macie pas dla osoby siedzącej po środku. Ale za to możecie wtedy, macie łatwy dostęp do trzeciej strefy klimatyzacji. Możecie tym sobie tutaj ostąd. Nad głową miejsca jest niestety mniej niż w M5, ale i tak, jak na takie nadwozie coupé, to nie ma dramatu, bo zobaczcie, nie siedzę tak w ten sposób. Owszem, dotykam głową pod sufitki, ale już osoba o wzroście 1,80 m będzie miała tu po prostu bardzo, bardzo, bardzo wygodnie. Zaskakująco wręcz, jak na taki samochód. Zobaczcie to wykończenie. To już bardziej właśnie nawet w kierunku siódemki poprzedniej niż piątki. Tutaj zamszyk taki bardzo przyjemny. Tutaj mamy jeszcze roletki dodatkowo. A, teraz jej nie otworzymy. O, zobaczcie, jakie roletki mamy. I to przy szybach bezramkowych. A ciekawe, czy da się opuścić szybę, a podnieść roletkę. A się nie da się. Natomiast wykończenie, zobaczcie, nawet dół jest obszyty tutaj skórą z ładnym przeszyciem, a tam w środku macie, tu owszem, to jest też taka ala skóra, słuchajcie, to też nie jest plastik. A tutaj od wewnątrz, od tej strony, taki przyjemny materiał, coś jak welur. Natomiast, no nie wiem, mam wątpliwości, czy akurat te dwa kolory do siebie pasują. Ja powiesiłem zielony, pani brązowy. Ale to już wy sobie oceniajcie. No jak to teraz wygląda?
jak gówno w lesie. Natomiast największa różnica, słuchajcie, pomiędzy M5 i M8 to nie jest rozmiar, to nie jest wielkość bagażnika, to nie jest przestrzeń na tylnej kanapie, to nie jest żadna tam moc. Największa różnica to jest cena. I teraz uwaga. Cena wyjściowa M8 to 756 tysięcy złotych. 158 tysięcy więcej niż M5. Za 158 tysięcy to sobie kupujecie drugie BMW przecież. A to nie koniec, bo dopłata w wersji Competition, a tu, taką tutaj mamy, to 87 tysięcy 600 zł, czyli dwa razy tyle, co w przypadku M5, choć to jest dokładnie ten sam pakiet Competition. Co oznacza de facto, że M8 Competition jest o 200 tysięcy złotych droższe od M5 Competition. Co więcej, te 87 tysięcy 600 zł płacicie tak naprawdę za jedną rzecz. Za podniesione ciśnienie w turbosprężarce przy wyższych prędkościach obrotowych silnika. Nie, to nie jest żart. I wówczas powstaje dodatkowe 25 koni mechanicznych i ta jednostka, czyli V8 o pojemności 4,4 litra, generuje łącznie wówczas 625 koni i 750 Nm. Na osłodę pozostaje fakt, że wówczas takie Competition robi w setkę w 3,2 sekundy, więc możecie panu, jak pójdziecie w saunie, który ma M5 Competition, powiedzieć, że wasze M8 to jest o 0,1 sekundy szybsze od jego M5. Czyli mamy M8 Competition za 840 tysięcy złotych wyjściowo, a to nie wszystko, bo na przykład za dodatkowych 28 tysięcy złotych możecie mieć takie karbonowe dodatki. Wówczas to jest karbonowe, karbonowe są lusterka, karbonowa jest ta charakterystyczna już dla MX z boku płetwa, czy jak to się tam nazywa. No i tutaj jest jeszcze, o, karbonowy dyfuzor z prawej i z lewej. Natomiast zobaczcie, że tutaj nie ma takiego prawdziwego dyfuzora, z prawdziwego zdarzenia. Natomiast tam widać dyfer i ta podłoga, szczególnie w tylnej części, nie jest zbyt płaska, jeżeli mam być szczery, co oznacza, że jakiegoś super podciśnienia tutaj nie wytworzymy. To jeszcze mamy karbonowe. I za te wszystkie karbonowe dodatki 28 tysięcy złotych. Tutaj również mamy ceramikę. O, poznać ją możecie sobie po złotych zaciskach i ta ceramika jest i z przodu, i jest z tyłu i ta ceramika kosztuje dodatkowe 45 tysięcy złotych. Jeżeli zostały Wam jakieś grosiczki jeszcze, to możecie sobie dokupić taki pakiet, który się nazywa M-Driver i wówczas BMW zdejmuje Wam ograniczenie prędkości. Możecie 305 sobie jeździć, a nie 250. To zobaczcie, fajnie wygląda. To jest znaczek na 50-lecie M-ek. Po raz pierwszy był zastosowany w M1. Jeżeli myślicie, że jest za darmo, to też się mylicie. Za darmo nie dostaniecie również tych foteli kubełkowych. Wyglądają szałowo. Kosztują ze 30 albo 40 tysięcy złotych. Szczerze mówiąc, już przy 800 tysiącach przestałem liczyć i nie sprawdziłem dokładnie wartości wszystkich opcji, ale czy to ważne, ten egzemplarz banieczkę jest równą wart. Natomiast te fotele, powiem Wam tak, to jest jedna wielka katastrofa i nieporozumienie, jeżeli kupujecie taki samochód do jazdy na co dzień. I jakby ten egzemplarz był jako używany sprzedawany, na py trzeba, o, i wtedy nie piszczy. Gdyby ten egzemplarz był sprzedawany jako używany, to pierwsze, co bym kazał zrobić, ja chciałbym go na przykład, byłbym zainteresowany jednym kupnem, to pierwsze, co kazałbym zrobić, to wywalić te fotele, bo po pierwsze, wsiadanie to jest jedna wielka udręka przez to, jak są tutaj w tym miejscu wyprofilowane, ale dla takich osób wysokich jak ja, udręką jest jeszcze jedno. Zawsze siedzę troszkę szerzej z nogami w samochodzie, przez to, że są dłuższe. Po 200 km, 2 godzinach siedzenia, ta część tutaj pozostawia wręcz siniaka albo pręgi na udach. Mega niekomfortowe. Zobaczcie, wysiadanie to jest też, trzeba się przełożyć tak, tutaj zahaczacie idealnie jajeczkami, powstaje draska, no makabra, koszmar, naprawdę. Żebyście nie zapomnieli, czym jedziecie, to macie tak, tutaj M8 Competition, tutaj M, na każdym zagłówku jest M, z tyłu są M? Nie, z tyłu nie ma na zagłówkach, chwała Bogu. Ci, co jadą z tyłu, nie muszą wiedzieć, że są w M, oni i tak będą to czuli w żołądkach. Więc każde M przypomina Wam, że siedzicie w BMW M, dokładnie w M8,
Konsola środkowa również o tym świadczy, natomiast została wykończona naprawdę fenomenalnie. Zobaczcie, jak to pięknie jest tutaj wszystko, jaki to jest materiał, jakie to wszystko robi sportowe wrażenie, jak niewielka jest kierownica w stosunku do innych samochodów, jak świetnie leży w dłoniach, jakie przeszycia są sportowe tutaj ładne. Ten karbonik jest w serii, można sobie zamówić nawet drewno, jakbyście chcieli, natomiast wiadomo, że do takiego auta drewno nie pasuje. Nie ma tutaj paskudnej kryształowej dźwigni do zmiany przełożeń, jak jest na przykład w innych BMW serii 8. Ona jest tam opcjonalna. Pozostał oczywiście klasyczny tutaj panel klimatyzacji i to się ceni, to lubimy, to szanujemy. Pozostał nawet tutaj klasyczny ten panel, gdzie możecie sobie klawiszą przyporządkować nie tylko stacje radiowe, ale na przykład to, żeby po wciśnięciu trójki można było ustawić dźwięk inaczej albo włączyć mapy nawigacji. Tutaj schowek jest, jest schowek. Tu ma jedno gniazdo USB-C. Tutaj ma gniazdo zapalniczki, jest wyłożony wszędzie, nawet po bokach, takim przyjemnym materiałem. Tutaj mamy schoweczek, gdzie mamy USB takie tradycyjne, gdzie też mamy kolejne gniazdo zapalniczki, dwa cup holdery, bardzo ładnie wykończone tą satynką. I tam mamy ładowarkę na telefon komórkowy. No i kluczyk oczywiście, macie ten kluczyk, z którego możecie sobie sterować niektórymi funkcjami, czyli na przykład sprawdzacie, czy okna są zamknięte, a jak nie są zamknięte, to możecie je zamknąć. Możecie sprawdzić, czy są światełka włączone, albo jaki jest zasięg na paliwie. Proszę, my mamy 481 km jeszcze i można sobie ustawić klimatyzację, czyli jest tutaj możliwość sterowania wentylacją zdalnie, tak jak w Webasto, coś takiego. Okej, to teraz czas na tor. I znowu mamy tutaj pierdyliard ustawień. Tutaj mamy dwa bardzo istotne przyciski, M1 i M2, tyle że każdy z nich można sobie oddzielnie skonfigurować. I uwaga, teraz M1 bym chciał skonfigurować, to zapewne tu mogę gdzieś, M-Mode. A tutaj mamy, o kurde, tutaj mamy tak, Road. Wszystkie systemy wspomagania kierowcy dostępne, to w tym jechaliśmy przed chwilą. Mamy sport, czyli wspomaganie kierowcy nieaktywne. Wyświetlanie koncentruje się na jeździe sportowej, a jak się przytrzyma, to mamy... co? Jest, track. Brak możliwości aktywacji systemu wspomagania kierowcy. System iDrive w trybie uśpienia nie używaj na drogach publicznych. Aktywuj track. I wtedy zobaczcie, zmieniły nam się zegary i tutaj nam wyświetla, że jesteśmy w Efficient Comfort, 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 ponieważ ten Track Mode to właśnie powoduje tylko wyłączenie pewnych multimediów i wyłączenie wszystkich systemów wspomagania kierowcy. Natomiast nadal pozostajemy, bo pozostaje nam poustawiać sobie silnik, zawieszenie, układ kierowniczy i działanie przepustniczy, tego hamulca, przepraszam bardzo, bo hamulec ma tutaj specjalny elektryczny silniczek, takie sprzęgiełko, silniczek, coś takiego, co powoduje, że inaczej działa na torze, jak go sobie ustawicie, a inaczej może działać na przykład właśnie na drogach publicznych. Dobra, to teraz musimy wejść w setup w takim razie. O! I tu mamy, widzicie, silnik na przykład. Możemy sobie zrobić w Sport Plusie. Podwozie możemy sobie zrobić w Sport Plusie. Układ kierowniczy w sporcie, hamulec w sporcie i tu mamy jeszcze MX Drive, które na przykład może być, uwaga, najpierw, żeby tu sobie X-Drive ustawić, to musimy sobie przytrzymać przycisk kontroli trakcji. Jak ona się, o, wykasowała, to teraz możemy sobie na przykład ustawić w 2WD i mamy wtedy tylnonapędowe BMW M8. I co teraz trzeba zrobić? Trzeba przycisk M2 przytrzymać. Gdyby usłyszeliśmy i teraz wszystkie te opcje mamy zapisane tylko pod jednym przyciskiem, pod tym M2. Natomiast na przykład dla wersji M1, takiej spokojniejszej, możemy sobie zrobić 4WD Sport, czyli napęd na 4 koła, ale taki sportowy. Mamy hamulec, powiedzmy, komfortowy. Układ kierowniczy już może być sportowy, ale podwozie na przykład zróbmy sobie w komfort. I mamy silnik Sport Plus, tu komfort, tu komfort. Przytrzymujemy M1. O! I mamy M1. Skrzynię ustawia się odrębnie, ponieważ tutaj macie O. I tutaj wyświetla Wam, jak szybko będziecie zmieniali biegi. A, trzeba najpierw te biegi włączyć, tak? Gdzie to wyświetla? No, gdzieś tu się pok... A, tutaj, o, tu, proszę bardzo. Wielkie teraz się pojawia. D, jak do przodu, szybkość zmiany biegów. I czy robicie to manualnie, o tutaj, czy robić ma to za Was automat. Oczywiście możecie też sobie zmieniać biegi łopatkami, skrzynia
ZF-a, ośmiobiegowa, najlepsza jaka może być. Więc jak przyjedziecie na tor, to po 2 godzinach już jesteście gotowi do jazdy. No dobra, to najpierw wyjątkowo nie na tor, bo tutaj chłopaki sobie jeżdżą, dzisiaj mają track day'a, 911, Mercedesy, GTR-y i cała ferajna, a my sobie najpierw pojedziemy w miasto i zobaczymy, czy M8 nadaje się do takiego codziennego, normalnego użytkowania. Sprawdzimy sobie spalanie. Po prostu będziemy traktowali teraz M8 przez najbliższe kilkadziesiąt minut jak samochód do jazdy na co dzień. Uwaga! O! No i ten naprawdę kolosalny rozmiar felgi z tym naleśnikiem, naciągniętą gumą na tą felgę, i to dosyć sztywne zawieszenie powoduje, że poprzeczne nierówności jak macie, czyli na przykład jakiś próg zwalniający albo nawet jakąś przerwę w płytach, jak jedziecie po płytach i pojawia się przerwa w tych płytach i jedna płyta jest trochę wyżej, to poczujecie zdecydowanie. Tu na przykład wjedziemy na taki próg i zobaczycie, jak poczujecie. O! O! I to wyraźnie czuć, natomiast co też czuć jest, i to niesamowite, to czuć dużą sztywność nadwozia, jak najeżdżacie na takie poprzeczne te nierówności. Bo cały samochód generalnie, nawet przód wjeżdża na ten próg, a czuć już jak tył się dosłownie podnosi. I widzę jak w lusterku, jak ładnie silny podskakuje na kanapie. Natomiast nawet w takich warunkach, jak jedziecie do tych 50-60, jak raptem muskacie ten pedał gazu, to nie czujecie się, jakbyście jechali w rasowym, sportowym samochodzie. Silnika w ogóle nie słychać. Nie słychać w ogóle wydechu. Nic nie słychać. Najgłośniejszą rzeczą to jest nawiew klimatyzacji teraz. Co ciekawe, to zawieszenie, o ile na poprzecznych nierównościach czujecie, że jest twarde, to jak jedziecie i są na przykład jakieś, wiecie, takie nie tyle kolejny, co nierówności w drodze, ale nie polegają na tym, że to jest właśnie dziura czy kolejna, tylko że jakiś dołek się tam pojawia, jakieś zagłębienie w drodze, albo po prostu asfalt jest nierówny, bo pofalowany, to wybiera takie akurat nierówności rewelacyjnie, bardzo komfortowo, bardzo przyjemnie, nie ma się absolutnie tutaj czego czepiać, jest wręcz jak w 7. A tu nie ma co gadać o tym samochodzie. Wiecie co? Chciałem dojechać do autostrady, czyli jakieś 15 km od toru, żeby pokazać Wam, jak on jedzie przy autostradowych prędkościach i ile spala. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że do 200 na godzinę, bo przyjechałem tutaj przez Niemcy oczywiście, do 200 na godzinę jest tutaj w tym samochodzie dokładnie tak cicho i tak komfortowo jak teraz. Nawet przy 220-230 prowadzi się jak po sznurku. Stabilność jest niesamowita. I generalnie nic więcej o tym samochodzie nie mogę Wam powiedzieć, poza tym, że jest to w codziennym użytkowaniu po prostu luksusowe BMW, bardziej w kierunku serii 7 niż serii 5, z trochę sztywniejszym zawieszeniem. Jaki on jest szybki, to jest coś niesamowitego. Bardzo ładnie działa mu ten napęd na 4 koła w tym znieczulonym lekko trybie kontroli trakcji. Potrafi się lekko uśliznąć, ale nie czujecie w ogóle, jak ingeruje ta kontrola trakcji, tylko go, zobaczcie, tak? Delikatna tylko konterka go zarzuca i pięknie sam ten napęd na 4 koła go wyprowadza. Oho. Lenar! Co istotne, słuchajcie, to mamy tutaj również sportowy mechanizm różnicowy. I to właśnie on odpowiada za to, jak ten samochód też idzie w zakręcie, bo on sobie dystrybuuje tym momentem i mocą pomiędzy kołami z tyłu i daje na to więcej tej mocy i momentu, które ma większą przyczepność. Zobaczcie, 215 tutaj. Ależ pierun jest szybki. A jaką ma stabilność, słuchajcie. Ostatnio niestety BMW-ki nie zachwycały tą stabilnością. Ona była naprawdę dyskusyjna, szczególnie przy wyższych prędkościach potrafiły się poprzecznie bujać, bo w takim siodełku po prostu potrafiło telepnąć samochodem nieprzyjemnie. A tutaj, kurde, coś niebywałego, powiem Wam. To jest być może kwestia tego dłuższego rozstawu osi, niższego środka ciężkości, bo pamiętajmy, że auto jest ponad 5 cm niższe niż BMW M5, a do tego ma ciut niższy prześwit. No dobra, to teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz, czyli całkowicie dezaktywujemy mu kontrolę trakcji. Ale
ależ on ma dużo gripu, słuchajcie. Niesamowicie dużo, jak na samochód o takiej mocy, który ma 750 Nm, to ma bardzo dużo tego gripu, jeżeli chodzi o zachowanie właśnie w zakrętach. Jak dogrzeje się opona, to przy napędzie na 4 koła bardzo trudno jest go wprowadzić w jakikolwiek uślizg. Ależ on się rozpędza. Natomiast to, co mi się nie do końca podoba, zobaczcie. Normalnie czuć, jak działa ten mechanizm różnicowy, jak w momencie, kiedy samochód czuje uślizg, jak mu przenosi pomiędzy przodem a tyłem, pomiędzy prawą i lewą stroną. Zobaczcie. Delikatne tylko konterki kierownicą, but cały czas w podłodze. Bardzo sprawny jest ten napęd na 4 koła. A jak tu sobie jeszcze top strykniemy, słuchajcie, to 4 WD Sport teraz wrzuciliśmy przy całkowicie wyłączonej kontroli trakcji i zobaczymy, czy teraz będzie trochę więcej nadsterowności, czy również będzie próbowała cały czas ta moc i moment przepływać tak płynnie pomiędzy przodem a tyłem. Dobra, udało się na granicy ABS-u, żeby nie hamować tak. Ależ pięknie ten X-Drive działa, to jest coś niesamowitego, słuchajcie, dobra, tutaj, zobaczcie, wow, jestem w szoku, naprawdę, sto pięćdziesiąt, sto osiemdziesiąt, i dwie paki i hamowanie, oj, teraz docisnąć trzeba, jest ABS, jest ABS. Zaskakująco, naprawdę, sprawny X-Drive, nawet w BMW M5 taki nie był. Czas w takim razie na M2, czyli mamy teraz, tak jak to sobie ustawiliśmy, tylnonapędowe auto. I zobaczymy, co będziemy w stanie z tym tylnym napędem tutaj zrobić. Już czuć, słuchajcie, jak inaczej się prowadzi, jak delikatnie zaczyna mu, zobaczcie, dupka uciekać, patrzcie, ja! I już się pojawił dym z opon. To jest naprawdę cudowne rozwiązanie. I tutaj działa to tak, że nie ma tutaj żadnego Haldexa, tylko to jest napęd stały, więc po prostu tę tylną oś wam całkowicie odpina. A czy przednią odpina, a zostaje tylko napęd na tyle. Niesamowite jest, słuchajcie, to, że on jest cięższy o 100 kg od tej M5, ale jednocześnie w takiej właśnie jeździe na torze wydaje się jakby, kurczę, przyjemniejszy. Być może jest to kwestia tego długiego rozstawu osi, tego, że samochód jest większy, może tego, że jest lepiej wyważony, a być może tego, że jest niższy i ma niższy środek ciężkości. Nie wiem, ale jeździłem tutaj BMW M5 CS, zresztą BMW M5 kilkukrotnie w swoim życiu jeździłem i powiem wam, że absolutnie... nie dawało tyle frajdy z jazdy, co to. Owszem, M5 CS jest lżejszy i czuć, że tamten samochód tak bardziej jest w kierunku sportowej jazdy zestrojony, natomiast tutaj szokujące jest to, jak na takiego kolosa on lekko i przyjemnie się prowadzi. Szokujące wręcz. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to do jednej rzeczy. Do brzmienia tego silnika.
bo czuć w nim coś sztucznego, szczególnie w tym ustawieniu sportowym, wiecie? Ale naprawdę, lekkość prowadzenia jest zaskakująca. Już mnie lekko zmęczył i muszę sobie nastawić klimatyzację niżej. Wow! Naprawdę wow! Cholercia jasna! Słuchajcie, to jest niesamowite, jak samochody pokroju BMW M5 i M8, które są bardzo przecież do siebie podobne technicznie, jednocześnie potrafią się różnić. Tutaj mamy naprawdę wspaniałe, klasyczne Gran Turismo i nieważne, kompletnie nieważne, czy tym Gran Turismo będziecie w trasie jechali 90 czy 190 km na godzinę, czy nawet 230 i 250. Ono da wam ten sam komfort, tę samą ciszę, to samo poczucie bezpieczeństwa, tę samą pewność prowadzenia, zarówno przy tych 90, 190 i 250. To jest naprawdę genialne auto na dalekie trasy. Na początku myślałem, że ten samochód jest przerostem formy nad treścią. To znaczy, że kupujecie samochód, za który płacicie 1 000 000 zł, ale do codziennej jazdy zdecydowanie lepsze będzie na przykład M850i. Natomiast zabujałem się w tym samochodzie. Naprawdę te 200 tysięcy złotych dopłaty w tym wypadku jest tego warte. Dostajecie luksusowe auto, które w takich warunkach torowych potrafi dać naprawdę mnóstwo frajdy z jazdy. Jakbym miał je porównać do M5, to powiedziałbym, że M5 to jest, wybaczcie porównanie, ale samochód dla ludzi w dresie. M8 to jest M-ka dla ludzi, którzy mają nie tylko więcej kasy, ale też więcej klasy.